i Jan Krzysztof Duda zmierzył się z Hansem Nimanem w czteropartiowym meczu. Niestety nie mogłem komentować, bo jestem na pierwszej lidze seniorów. I tutaj poszła partia angielska, właściwie to zauważcie odwróconymi kolorami obrona sycylijska. Biały tutaj zagrał goniec G2 i teraz goniec C5. Goniec C5, powiem wam szczerze, zawsze wydawało mi się dosyć głupim ustawieniem. Natomiast ostatnio to zyskuje na popularności. Duda właśnie sobie to wrzuca, też Biały Często to wrzuca, na Nakamura też zaczął to grać, ponieważ jakby się tak zastanowić, no to ten goniec w sumie celuje w najsłabszy punkt w obozie białego. No i ma to jak najbardziej sporo sensu. Natomiast minus jest taki, że zawsze ten goniec może być przeganiany, gdzie biały jednocześnie zajmie centrum, ale wtedy też. Pomysł na tego gońca Jan Krzysztof Duda ma, no więc zobaczcie, co się dzieje dalej. W partii skoczek C3, biały kontynuuje rozwój, czarny zagrał C6, partia grana na 15 minut plus 3 sekundy, czteropartiowy mecz w Champions Tourze. biały zagrał E3, no i tutaj Duda uderzył w centrum, zanim biały zrobił podobnie. No, i wybicie, odbicie D4, wybicie, odbicie i goniec B4. No, i tutaj okazuje się, że wcale ta pozycja białego nie jest jakaś turbo cudowna. Faktycznie ten goniec celuje tutaj w punkt D5 dosyć złośliwie, i trzeba na tego piona uważać, ale z drugiej strony też no, pionka D5 biały nigdy nie zdobędzie, zawsze na chama to można nawet koniec E6 zagrać i tego piona zabezpieczyć, więc nie jest to jakiś problem, no a koniec G2 jest mocno przyblokowany właściwie tym pionem, więc pozycja wbrew pozorom nie jest taka super, no bo można by sobie pomyśleć, że tutaj gram skoczek E2, skoczek F4, zaraz hetman B3, będzie potwórna presja na tego piona D5 i będzie wygrana, no ale Wtedy też biały zostawi swojego piana d4 bez obrony, więc zawsze można kontrować. No i tutaj skoczek e2 w partii nastąpiła Roszada, Roszada, i teraz turbo precyzyjne podejście Polaka, mianowicie H6. Oczywiście bardzo istotne jest to, żeby goniec nie wszedł na g5, no bo faktycznie, jeżeli biały pozbędzie się skoczka z f6, no to wtedy będą grube problemy. No i muszę Wam powiedzieć, że w końcówce tej partii Duda no, pokazał fest klasę, naprawdę piękna kombinacja. Biały hetman b3, więc dalsza presja na punkt d5, na punkt b7, no to Duda, żeby nie tracić czasu, wybił na C3, no i zagrał skoczek C6. I nagle okazuje się, że tutaj o punkt D4, no to trzeba się autentycznie zacząć martwić. No to biały sobie tutaj zabezpieczył, no i hyc, skoczek A5. Niby tutaj duża presja na punkt D5, ale oczywiście dobrze wiemy, że najlepszą obroną jest atak. Więc hetman ewakuacja, no i tutaj duda. Turbo złośliwie po prostu powtarza ruchy. No bo ma świadomość, że to jest czteropartiowy mecz w kolejnej partii będzie grał białymi, będzie miał tempo więcej, więc on tutaj nie musi niczego udowadniać. Będzie lepsza okazja, żeby przeciwnika ukąsić. No więc no miał świadomość, że Niman tutaj nie pójdzie na trzykrotne powtórzenie pozycji, że białymi jednak będzie chciał coś powalczyć. No więc biały odszedł tutaj hetmanem na A3. No i trzeba powiedzieć, że tutaj biały został sprowokowany do dosyć głupiego ustawienia, no bo ten hetman na A3 po prostu stoi głupio. On tam nie dość, że sam nic nie robi, no to jeszcze przeszkadza. W partii gonie C5, więc naturalny rozwój. Biały zagrał H3, no i teraz bardzo złośliwe podejście Polaka, no bo właśnie ruch A5... Podkreśla fakt, że ten Hetman na A3 jest ustawiony po prostu bardzo źle. No bo Skoczek będzie chciał wejść na B4, no i wtedy zauważcie, że już widły wiszą w powietrzu, a odejście na B3 nie pomaga, bo wtedy w ogóle goniec, D3, goniec C2 i goniec D3 można zagrać, i tak czy siak te widły wejdą. Więc okazuje się, że ten Hetman na A3 ma naprawdę realne problemy, żeby jakoś to przetrwać. No i biały zagrał B3, no i tutaj wydaje się, że. Że właśnie powinien tutaj wjechać skoczkiem na B4, to wygląda bardzo zacnie. Uwierzcie lub nie, ale skoczek B4 jest silny, ponieważ biały zagrał H3. Jak połączyć te kropki? Chodzi o to, że po skoczek B4 grożą widły, a jak Hetman ucieknie, to i tak skoczek wjeżdża na C2 i okazuje się, że będą problemy z punktem G3. No to jest zabawne, ale przy pionku na H2 pozycja białego jest ok. przy pionku na H3 będą problemy z pionem G3, no bo tutaj koleżka oczywiście się osłabił. Na ten moment jeszcze, wiadomo, zaatakować nie można, bo tu goniec wisi, no ale prędzej czy później z tym pionem G3 będą kłopoty. Więc to jest piękno szachów, jak takie niby totalnie niepowiązane rzeczy mają wzajemnie na siebie wpływ. No, i tutaj w partii mamy B5, więc Duda też poddymia, ale w trochę inny sposób. Chodzi o to, że po biciu na B5 następuje goniec D3 z widłami, więc pionek jest nietykalny. No, a wiszą w powietrzu widły, więc Hetman Białego musi się ewakuować. Ewidentnie Niman tym Hetmanem dosyć głupio tutaj zaczął kręcić. No to czarny wobec tego wrzucił posunięcie wieża C8, cały czas ten pion jest nietykalny, biały A3, no i wieża E8. Więc Duda klasycznie w swoim stylu przygotowuje, wrzucając wszystkie figury do akcji, no i wtedy będzie chciał uderzyć. No i biały wieża FC1, no więc Duda leci tutaj dalej B4. Niman powinien zagrać skoczek A4 właściwie, żeby tutaj polem C5 się zainteresować. No nie wiem, może stwierdził, że nic z tego nie będzie, no bo jest to ruch skoczek E4 i pole C5 zabezpieczone. No ale tak czy siak, ten skoczek na A4 o dziwo nie stoi jakoś głupio. Bo jednak zawsze będzie ta opcja, żeby wjechać na C5. Więc co najmniej będzie można tego skoczka wymienić. Tak nawiasem mówiąc, widzę, że siedzę w tej łebie. Polskie morze, kurde, we wrześniu, no zimno. Niesamowicie jest, muszę Wam powiedzieć. W swetrze śpię. <grych> Dobra, więc po B4 skoczek odszedł na E2. Czyli no dosyć pasywne odejście. Widać, że tutaj pan Hans zgubił jakoś wenę w tej sytuacji. Trzeba powiedzieć, że te jego figury tak. Kurczę, nie do końca wiadomo, co te figury białego właściwie tutaj robią tak na dobrą sprawę. No bo tak przyszykował się niby tutaj na hetmańskim, jakby miał atakować, no ale zaraz wycofał tego skoczka, i tak ni w te, ni we w te e, ciężko powiedzieć, e, co właściwie tutaj Poeta ma na myśli. E, no to duda po prostu aktywizuje się dalej. Jest presja na H3, to wiadomo, więc biały broni. No i teraz goniec E4. Czyli Janek tutaj pomalutku dąży do osłabienia króla przeciwnika, no i to jest oczywiście bardzo fajny plusik, ponieważ te figury białego Hetman wie, że na skrzydle hetmańskim, więc tutaj skrzydło królewskie trochę osłabione, no i fajnie byłoby się tym. Zainteresować. W partii a bije B4 Pion tutaj odbił. Właściwie nie do końca rozumiem, dlaczego Duda nie zbił tutaj skoczkiem. No być może chodziło o jakieś wybicie. Jeżeli chodzi o wieża a 5 no to wieża C2, więc tutaj faktycznie spore komplikacje, z których raczej czarny wychodzi nieźle. No potem koniec na E3, taka bieda ostateczna, no ale jednak trzeba by tutaj zainwestować Pionka. Więc być może Duda nie chciał ryzykować, idąc na coś takiego, albo po prostu ta koncepcja mu nie wpadła do głowy, no bo też nie jest to jakieś bardzo oczywiste. Więc Duda po prostu odbił pionem, no i z drugiej strony ma to też sens, ponieważ teraz Polak będzie zainteresowany polem C3. Zauważcie, że jeżeli uda się tutaj wstawić skoczka w jakiś bezpieczny sposób, no to figury białego będą miały naprawdę grube, grube problemy, ponieważ no, ten skoczek będzie całkowicie dominował w tej sytuacji, będzie bardzo silny, więc taka potencjalna placówka kiedyś, oczywiście w dalekiej perspektywie, może się przydać. W partii Hetman D2. Więc zerka tutaj na pionka. No ale Duda po prostu zgodnie z planem wybił no i zaktywizował skoczka, no i hetman znowu musiał uciekać. Więc ewidentnie ten Hetman Hansa się tutaj miota w tej nazad i jakoś za bardzo Amerykanin no, nie może znaleźć planu w tej pozycji. Tak przesuwa te figury trochę w tą, trochę w tamtą, ale jakiś tutaj brak koordynacji. No, a Duda plan ma ten sam cały czas czyli skrzydło królewskie jest zainteresowane królem Białego, na no, żeby poatakować tego króla. No to trzeba oczywiście wrzucić tutaj więcej figur do ataku, więc w tym kierunku skoczek zmierza. No, Hetman oczywiście jest też gotowy, żeby tam wskoczyć, jak tylko pojawi się okazja, więc tutaj już jest zacny potencjał na atak. No i jeszcze biały się delikatnie osłabił, no to Duda oczywiście od razu punktem H3 jest zainteresowany, więc Niman się broni, no to Hetman wkroczył do akcji. No i z jednej strony można powiedzieć, że troszeczkę tutaj nietrafiony pomysł, no bo w sumie można przecież wymienić, no i teraz już ataku nie będzie, prawda, na króla. No, ale jak nie z jednej, to z drugiej. W końcówce okazuje się, że z tym pionem B3 będą natychmiastowe problemy. Na no figury białego teraz są na królewskim skoncentrowane, więc ta wieża może dużo napsuć krwi na drugim skrzydle. No i też punkt D4 będzie błyskawicznie osłabiony. Można tutaj szybko skoczka na E6 wrzucać, więc o dziwo! Gra środkowa jest kiepska dla białego, a końcówka jest jeszcze gorsza. Jeszcze gorzej byłoby w końcóweczce. No to biały tutaj hetman d2, no i czarny wieża a8. Czyli teraz faktycznie jest tym pionem Duda zainteresowany. W partii goniec f2. Jeżeli chodzi o bicie na b4, to prawdopodobnie Duda zamierzał wjechać na drugą linię i później skoczek g6 z takim zamysłem. Pion w plecy to jest jasne, ale aktywność jest tutaj świetna, no i te figury białego mocno powiązane, więc ewidentnie niman no nie chciał w to iść, no i po prostu grzecznie stara się bronić. No ale tutaj i tak gresko, koczek G6 i ten plan H5 H4 wygląda już bardzo realnie. Pamiętajcie o tym, że w takich sytuacjach, kiedy figury są już dobrze skoncentrowane, no to piony muszą pomaszerować, piony muszą wkroczyć do akcji, żeby rozbić Defensywę króla przeciwnika, no i później, po słabościach, te aktywne figury wkraczają do ataku. Biały H4, no to skoczek E6, skoczek E2, no i wieża A3. Wszystkie figury czarnego aktywnie tutaj grają. No to biały się broni, zabezpieczył oczywiście piona B3. No, ale osłabił teraz drugą linię. A skoro coś zostało osłabione, no to Duda od razu atakuje. Biały goniec E3. No to H5 zostało tutaj wrzucone na blokadę, żeby G4 nigdy, nigdy nie przeszło tutaj. No a też można w którymś momencie pomyśleć o jakiejś ofierze na H4. W partii wieża C8. To król się ewakuował, wieża B8, czyli pan Hans szuka tutaj swoich szans. No i powiem wam, że duda znalazł teraz naprawdę piękny manewr. Widać, że mniej więcej od 20 posunięć Janek był tutaj zainteresowany królem białego, no i wreszcie sprowokował Nimana do aktywizacji. Ta wieża odeszła z pierwszej linii. No i faktycznie czarny musi się teraz pożegnać z pionem b4, ale jest skoczek e7. Wieża bije b4 nastąpiło w partii i hetman g6. I okazuje się, że w tej konfiguracji król białego ma naprawdę grube problemy, no bo ta wieża związuje po drugiej linii, jeszcze skoczek wkroczy do akcji atakując wszystko i już pozycja białego się sypie. Stąd w partii król f1 no to Duda się zaktywizował, goniec F2, wieża B2, no i tutaj Niman ewidentnie nie miał zielonego pojęcia co się dzieje, nie wyczuł jaki jest plan Polaka, zagrał wieża B8, no i teraz weszło genialne wieża B1. Okazuje się, że zbić nie można, no bo teraz skoczek bije na G3, i jeszcze bicie z szachem. No i z materialnego punktu widzenia to jest zaledwie punkcik do przodu, no ale każdy pion jest izolowany, e, figury białego porozrzucane, zaraz jakieś het, Hetman C2, grozi tutaj skoczek, bije D4. Więc cała masa słabości, których to biały nie będzie w stanie wybronić. No więc Niman zagrał skoczek C1, licząc, że jeszcze tutaj przetrwa. No ale teraz bicie na gietrzy w partii król E1 no to skoczek F4. Naprawdę piękny obrazek, jak wszystkie figury czarnego pięknie zaktywizowane pięknie tutaj współpracują. No i figury białego w ogóle nie są w stanie z tym dyskutować. Biały zagrał goniec E3, no i wjechał tutaj szach na D3. E, oczywiście po biciu Hetmanem jest strata Hetmana, po biciu skoczkiem też jest strata Hetmana, więc król odszedł, no ale po wieżę bije C1. Już Niman musiał tutaj uznać wyższość Polaka i finalnie nie obyło się bez upadków, choć było więcej wzlotów, no i Duda wygrał mecz 2,5 do 1,5, także dalej zostaje w turnieju w dywizji drugiej Champions Chess no a pan Niman spadł do drabinki przegranych, także bardzo ciekawa partia, w totalnie... No, w sumie nie w totalnie, ale w prawie identyko strukturze, w prawie idealna symetria. Tutaj jednak miał plan, miał zamysł na tę pozycję i pomału, pomału, pomału e, zmierzał figurami w kierunku króla przeciwnika. No i finalnie defensywę tego króla przełamał w naprawdę elegancki sposób.